Co? Ale mam mindfucka teraz. Rafo Six! Było kiedyś takie przysłowie, taki łamacz języka z nickiem, znaczy właściwie z pseudonimem tej osoby. Łamacz języka był taki. Kurde, no mam na końcu języka tą nazwę. W dniu dzisiejszym będziemy rozpoznawać youtuberów po ich samochodach. Ale dzisiaj będzie uczciwie, bo nie będziemy tego robić solo. Paweł stwierdził, że nie chce ze mną się nagrywać już filmów, bo oszukuje, jestem niemiła, więc już nie będzie ze mną filmów na tym kanale. Nie no, nie będzie filmów tego typu ze względu na to, że po prostu ona mało wie o YouTubie. Za to dzisiaj będzie ktoś, kto wie bardzo dużo o tej platformie. Jednak zanim zaczniemy, oczywiście zasubskrybuj kanał, nie udawaj, że tego czerwonego przycisku tam na dole nie widzisz. Widzisz go na pewno, dlatego zmień go na szary. 20 tysięcy łapek w górę i nagrywamy kolejny odcinek, w którym rozpoznajemy youtuberów po czymś. A my się w tym momencie żegnamy z Olą. Długo byłaś w dzisiejszym odcinku. Bardzo mi się to podoba. A nasze Instagramy jeszcze. Idę stąd. My jedziemy do Citroxa i widzimy się już, jak będę u Karola. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już u Citroxa. Witam. Dzień dobry. Siemanko, siemanko. Hej, hej, hej. Ale będzie dzisiaj grane. I od razu bez zbędnego przedłużania przechodzimy do pierwszego samochodu. Żółty Mercedes. Nie wiem, panowie, czy tobie też się tak podobają żółte Mercedesy. Bardzo mi się podobają. Fajne są żółte. Fajne są żółte Mercedesy. Moje marzenie byłoby mieć żółtego Mercedesa. No, kiedyś, może kiedyś. Może kiedyś się uda. Ja też bym chciała, ale to może później, kiedyś jeszcze. Dobra. No co mogę powiedzieć? Ja znam dwie osoby, które mają żółtego Mercedesa takiego. I co teraz? Dostanę jakieś bonusowe punkty. Ale będzie, są dwie osoby na polskim YouTubie, które mają. Ale no. Żółtego? Żółtego, jest. Ale jest, nie w AMG. A35. Dobra. Dobra. Gotowy? 3, 4. Tromba. Tromba, oczywiście. Tromba, to musiał być tromba. Ta druga osoba, tak, to kameralnie. W sensie kanał kameralnie, on jest, to jest kanał motoryzacyjny. Mało kto tam pewnie kojarzy z swojego kanału. Kolejny samochód, ale bestia. Grubo. Znaczy tak, powiem tak, zazdroszczę, to po pierwsze. Zazdroszczę, chciałbym. Ja też zazdroszczę. No jest jedna osoba, z którą mi się kojarzy. Ostatnio chyba było głośno nawet o tym samochodzie. Było głośno. Nie, to jakoś tak, to jest chyba świeża sztuka, tak bym obstawiał. Tak, jest świeżutka. Ale czy był filmik z tym? Chyba nie było. Nie było filmiku, Instagram był z tym. Instagram był z tym. Dobra, tak. Czyli chyba wiemy, o kogo chodzi. Tak, dokładnie. Zapisujemy w takim razie właściciela. Tak. To chyba jest w ogóle pierwsze Porsche na polskim YouTubie, nie? Czy nie? Kursów takich chyba typowo tak. YouTubowych. No, chyba tak. Czekamy na Lambo, nie? Bo Lambo jeszcze nie ma, ale pewnie... Niebawem. Pewnie niebawem będzie, dobra. Uwaga, tak. Gotowy? 3, 4. I samu. Oczywiście, i samu. To musiał być i samu. Oj, no, kolejny samochód. To w ciemno można strzelać, ale on przeszedł remont, nie ostatnio, w sensie... Jak remont? No nie remont, w sensie, że zmieniony ma lakier, no, nie? Tak, no. To nie jest lakier, to jest folia. No tak, no folia, okojony jest, dobra. Nie wiem, jakbym tu się pomylił, to... Słabo by było. Nie, to jest oczywiste raczej, to wiadomo. To jest taki pewniaczek, dobra, cyk. Kurde, idziemy łeb w łeb. Aha. Zobaczymy, jak będzie. Gotowy? Gotowy. Dobra, uwaga, 3, 4. Freeze. Rezi. Żartuję, freeze. Jest. Nie, ale wejdźcie. Jest freeze, dobra, czyli mamy ile? 3 do 3. Ja czuję, że tu jeden samochód zdecyduje. Samochody, słuchajcie, miały iść według trudności. Póki co... Ale według trudności od najłatwiejszego. Od najłatwiejszego. Okay, od najłatwiejszego, no to tak miało być. Tak się mniej więcej zgadza. Nie, ja mam dylemat. Masz dylemat? Mam dylemat. Ja nie mam dylematu, bo przyjrzyj się dobrze. Jest wskazówka, jest podpowiedź na zdjęciu. No właśnie, jest. Ta podpowiedź, no widzę jest to. Jest podpowiedź. Ja wiem chyba, kto to jest. Ale okay. Totalnie nie śledzę kontentu. Okej, okay, dobra, nie, to ja widziałem, oglądałem to. Widziałeś? Ja byłem pewien od razu. Zapisujemy, no co? Zapisujemy, co tu będziemy, uwaga. Gotowy? Tak, 3, 4. Boxster. No. To jest na pewno jego M2-eczka. On miał robioną przez Buddę tą M2-ę. Wiesz co, ja w ogóle tak średnio śledzę ten kontent, cały ten Masno Gang i tak dalej. Okej, ja aż tak nie, ale wiesz, fury mnie tam nadal interesują, więc akurat to widziałem. Czyli dalej remis. Dalej remis. O. Jest i kolejne zdjęcie. No. I to wiem, kto to jest. Ja też wiem, kto to jest, bo akurat znowu było głośno ostatnio o tym samochodzie. Znowu było... A nie wiem, czy widziałeś ostatni filmik? Widziałem właśnie. Widziałem ostatni filmik. Było głośno do czasu, bo teraz już niestety... Już nie pohałasuje ten samochodzik. Przez jakiś czas nie pohałasuje ten samochodzik. Trochę ogólnie smutna sytuacja, no smutne, bardzo smutne. Ja sobie nie wyobrażam kupić samochód teraz z salonu i... Ale dobra, pokażmy, kto żebyśmy mogli mówić otwarcie. Uwaga, 3, 4. Rezi, tak, to jest jego Audiczka. Padła mu, dla tych, którzy nie wiedzą, przy 1750 km. Tak. No ale szkoda, no smutne. No ale szkoda, no kurczę, przejechać 2000 km nowym autem i... Taka fura. A twoja polóweczka śmiga. A polóweczka śmiga do dzisiaj. Głośna tak, że prawie do nas przyjechał, to mówię, ja pierdzielę, co to podjechało, nie? Mamy znowu remis. Ej, ale mam... Co? Ale mam mindfucka teraz. Ja nie mam pojęcia. Ja też nie mam pojęcia, kto to jest. Ktoś ma taką furę na polskim YouTubie? Ej! Ja wiem kto! Ja wiem kto!
Nie ma nic takiego samochodu. Jest. Czekaj, to jest nowe CLA, tak? 45 tak. chyba. Tak, 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 to jest nowiutki CLA. Ktoś w AMG. Ma taki samochód? Ktoś ma taki samochód. Znam czy nie? Znasz, nawet dzisiaj było... Nie, nie powiem ci, dobra. Co? Nie powiem ci. Znasz ten samochód. Znasz tą osobę. No nie gadaj. Tak. Znaczy ja jestem w 99% pewien. Ty, ja nie wiem, nie mam pojęcia naprawdę. Ja wiem. Nie mam pojęcia. Czekaj, znam tą osobę i dzisiaj tak. pewnie gadaliśmy. Ten samochód, ten samochód jest świeżutko odebrany z salonu. Albo może nawet jeszcze nie jest. Na pewno było głośno o tym, że został zakupiony. Wiem, co to, ale zazdroszczę. Dobra. Powiem ci jeszcze tylko tyle, że no. dzisiaj było blisko tej osoby. Było blisko, było tej, blisko osoby. Tej osoby. Tylko tyle ci powiem. Było blisko tej osoby. Tak. Dobra, ja stawiam kreskę, bo nie mam pojęcia, serio. Zapisz, jestem tak ciekaw, dawaj, mów mi kto. Uwaga. Jesteś gotów? No jestem, 3-4. Rafonix. Rafonix? Tak, Rafonix na Instagramach. Na kanale tym, akurat to widziałem, na tym ich kanale Masno. No. Właśnie widziałem, jak jechali i oglądali tego Mercedesa i Rafonix mówił na Instagramie cały czas o tym dudni. No tak, grubo fajny, bardzo fajny, grubo, nie grubo. Miałem pojęcia. A najlepsze jest to, że on jakoś pół roku temu brał Forda nowego. Tak, no właśnie, nowego Focusa jest, to chyba tam Line, czy nie wiem, chyba to jest Line. To ST Line, no powodzi się, bardzo dobrze, no. Bardzo dobrze i niestety przegrywam jednym punktem. Kolejny samochodzik? Ej, ten kolor. No nie wiesz, no nie. Stary. Powiem tak, Mustang. Mustangów jest dużo. Jest dużo. Jest bardzo dużo. Chyba najwięcej w ogóle Mustangów. Tak, tylko że to jest 2-3 Mustang. A no to to jest duża, to jest duża. A to, to już wiem, w tym momencie już wiem. A on go kleił? Tak. A to ja nie wiedziałem. Nie, ja bym nie zgadł, gdyby nie to. Okay. Rejestracja jest zamazana. Jest zamazana celowo, dlatego... bo ja powiedziałem Tomeczkowi, żeby zamazał. Dobra, podpowiedziałeś mi tym 2-3. Po co? Mogę nie wyglądać, ale dobrze. Wiesz, no mało kto... Ja jeżdżę też o tym, tak? Więc ja się, mi nie wypada się śmiać. Ale mało kto kupuje, jak już kupuje Mustanga, to w 2-3 jako buście, nie? No nie, szukuję. Co ty tak długo piszesz? Widzów z Twitcha. Napiszę D-stream kulturalnie. No nie, to jest na pewno jego. Okej, kolejny Mercedes. Powodzi się tym Jupiterom. Ja chyba wiem. Chyba tu będziesz miał punkt. Bo ja chyba wiem, dobra, czekaj, to ja zapisuję tak, żebyś na pewno nie widział. Nie, spokojnie, ja nie podglądam, ja nie stoję. No ja mam, czekaj, odwrócę, żeby tutaj być spokojny, no i czekamy, zobaczymy. Ja się nie odzywam. Jakaś podpowiedź mała? Nie. Ja przy Rafoniksie ci podpowiadałem. Tak mini tyci. Tyci. Ile miałeś procent z matury? Z Angola, na przykład? No stówkę z podstawy. Dobra, i to była podpowiedź. To była podpowiedź, no. Czas, jakiś czas tu powinien być. 10, nie, no dobra, 9, nie wiem, nie kreska? Pojęcia, dobra, kreska. Uwaga, 3, 4, tak jak mam do góry nogami. Jacob. To jest naprawdę to BM-ka jest... Jacoba? Tak, BM-ka, no to jest BM-ka Jacoba. Ona tak wygląda z przodu? Tak, BM-ką śmiga, no. Tfu! Nie, tak. Mercedes Jacoba to jest? Znaczy on tak wygląda z przodu, właśnie dziwne zdjęcie, bo to do końca po tym zdjęciu nie widać. To nie wygląda jak C-klasa. No jak to jest C-klasa coupé, chyba. Sprawdźmy, poprosimy tutaj odpowiedź tekstową. Uwaga. Jacob, no Jacob, mówiłem. To jest Jacoba C-klasa. Totalnie nie, z tyłu bym od razu poznał tę C-klasę. Tak, ale to takie zdjęcie było takie, można było się... Z takiej średniej perspektywy. Można było się machnąć. Nie poznałbym. No i maturę pisał w tym roku, dlatego taka podpowiedź, dlatego, remis jest. I teraz będzie dwa chyba decydujące zdjęcia. Tak, chyba jest 8 już było zdjęć. Złote BMW. No, a my mówiliśmy, że się powodzi przy Mercedesie, a to złote BMW. Wiesz? A ty nie wiesz? Wiem. Myślałem, że cię podpuszczę, ale nie, to wiem akurat. Tylko czekaj, żebym się nie pomylił. Jak to się pisze? Mi się zawsze będą dwie osoby, dobra? Normalnie napisać to tak niekulturalnie. A, bo ona teraz inaczej. Ja napisałem po rebrandingu, że tak powiem. Dobra, ja też rebrandingu. 3-4. Lil Masti. No chciałem na początku co innego napisać, ja ale widzicie co. Wszyscy wiemy co chciałeś, jest? A jest, dobra, jest pięknie skreślone. Remis. 8-8. Teraz uwaga, decydujący ostatnia. Punkt. Decydujący, czy to będzie mocne, uwaga, nie. Zobaczmy. Ja nie pamiętam jak ten kanał się nazywa. Ja powiem tak, ja wiem. Ja wiem i wiem z jednego prostego powodu, wiesz czemu wiem? Dlatego, że osoba, która jest właścicielem tego samochodu, jest z Olsztyna. I tak się składa, że Citek też jest z Olsztyna. Ale ja wiem, ja pamiętam ten kanał, tylko nie pamiętam, on nie pokazuje twarzy, nie? Nie pokazuje twarzy. Nie pamiętam nazwy kanału. A pan nie pamiętasz jak mówią na niego? Ja wiem. Ezwinek będzie. Ale tak by the way, GTR-ek? Przyjemny. GTR-ek. Ten kanał ma ponad 100 subów. Coś koło 120, 110. Idealnie pamiętam ten kanał. Pamiętam nawet kilka filmów z tego kanału, bo oglądałem. Nie wiem, czy widziałeś ostatnią akcję, tak jeszcze by the way. Teraz ostatnio mniej śledzę YouTube'a, niestety. Ukradli mu Brabusa S800, nie? Spod domu.
Ale znaleźli podobno. Jeszcze filmu nie ma, ale to tam tak, tylko na marginesie, nie? Totalnie nie pamiętam. No dobra, no to no coś ja mogę. Powiedziałbym ci, ale kurde, nie wiem jak, no. By jego pseudonim jest mocno kojarzony, że tak powiem, z Rosją i w ogóle ze wschodem. Było kiedyś takie przysłowie, taki łamacz języka z nikiem, znaczy właściwie z pseudonimem tej osoby. Łamacz języka był taki. Szukaj jakiegoś takiego łamacza z chodzeniem związanego. Ja nie mogę, ja... Kurde, no mam na końcu języka tą nazwę. Nie, no za dużo podpowiedzi, nie, dobra. Nie wiem. Tyle? Okej, okay, to uwaga. 3, 4. Sasza. Mówimy jego Sasza. Sasza, właśnie! BV, on ma chyba kanał BVM i coś takiego, tak się nazywa jego kanał. Powiedzieć, inną podpowiedź mogłeś mi dać. Jaką? Dobra, nieważne. Szedł Sasza suchą szosą. Było coś takiego. Wygrałeś. A jaka nagroda jest? Uścisk prezesa. A, uścisk prezesa. Poproszę. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Gratuluję, wygrałem. Wcale nie wymuszona nagroda, dziękuję ślicznie. Nie, ale powiem ci, że aż tak lekko nie było. No z tym na Feniksie totalnie zagrażę. Nie, kilka aut było faktycznie ciężkie. No. Dziękuję bardzo za wystąpienie na odcineczku. Zapraszam was serdecznie do Citroxa, subskrybujcie kanał. Łapeczki w górę koniecznie. Tak, łapeczki w górę. Łapeczki w górę. Sklep jaworware.pl, a my widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem. Pa, pa. Trzymajcie. Cześć. Elo.